O pewnym swoim błędzie dawno nie opowiadałem. Może wspomniałem o nim przed kilkoma tygodniami. Kiedy po raz pierwszy zjawiłem się tu 32 lata temu, przez pierwsze 11 lat funkcję opata sprawował inny mnich. To znaczy, że jestem tu szefem od 21 lat. Ale kiedy dopiero zaczynałem, wiecie jak to jest na samym początku, chciałem mieć wszystko pod kontrolą. Około pół roku po przejęciu obowiązków głównego mnicha przechodziłem przez teren klasztoru i zobaczyłem, że jakiś bezmyślny, nieuważny mnich zostawił na ziemi młotek, który już zaczął rdzewieć. Wszystko, co posiadamy, mamy dzięki waszym datkom i waszej szczodrości. Wrzucacie pieniądze do skrzynki i z tego żyjemy. Codziennie przynosicie nam jedzenie do klasztoru. Nie kupujemy go sami, to są wszystko wasze hojne datki. Pomyślałem więc, że jakiś bezduszny mnich stwierdził, że to był tylko niepotrzebny stary młotek i zostawił go na zewnątrz, żeby rdzewiał w lesie. Nie obchodziły go wasze datki. Gdybyście odkryli, że nie dbamy o to, co nam ofiarujecie, mielibyście wszelkie prawo do oburzenia. Po co dawać im cokolwiek, skoro tego nie szanują? Pomyślałem więc, że to dobra okazja, żeby wygłosić mowę do wszystkich mnichów. Zwołałem specjalne zebranie w sali. Tym razem nie padł ani jeden żart. Sprawa była poważna. Zgromiłem wszystkich spojrzeniem i oznajmiłem, skoro żyjemy z jałmużny, musimy szanować datki, które otrzymujemy. Może ten młotek pochodził od starszej osoby na emeryturze, która specjalnie odkładała na niego pieniądze, ponieważ lubi mnichów i nasz klasztor, wyznaje buddyzm i chciała pomóc. Może oszczędzała na ten młotek przez kilka tygodni, a tymczasem ktoś zostawił go w lesie, żeby rdzewiał. To karygodne niedbalstwo. Tak się nie godzi. Byłem naprawdę groźny. Dziś już się tak nie zachowuję. Za chwilę dowiecie się dlaczego. Otóż po około 3 kwadransach trwania tej reprymendy żaden z mnichów nie przysypiał. Wszyscy siedzieli wyprężeni jak struny, nieruchomi i przestraszeni. Kiedy skończyłem, umilkłem i czekałem. Czekałem przez około 3 do 4 minut, aż winowajca się ujawni, podniesie rękę i przyzna się do błędu. Oczywiście wybaczyłbym mu. Był już wystarczająco zestresowany, ale żaden mnich nie podniósł ręki. Żaden. To było w tym wszystkim najgorsze. Pomyślałem, że może przesadziłem, może za bardzo ich wystraszyłem. Ale przecież wystarczyło przyznać się do winy i puściłbym wszystko w niepamięć. Opuściłem salę tak smutny i rozczarowany tym, że żaden z mnichów nie miał odwagi się przyznać. Ale wychodząc, uświadomiłem sobie, dlaczego nikt się nie przyznał. Nagle przypomniałem sobie, że to ja zostawiłem ten młotek na zewnątrz. To byłem ja. I zupełnie o tym zapomniałem. Przypomniałem sobie dopiero, kiedy zganiłem wszystkich mnichów i dałem im do wiwatu. To była jedna z najbardziej żenujących chwil w moim życiu. Wróciłem do sali i poprosiłem, żeby wszyscy usiedli, ponieważ muszę coś ogłosić. To ja zostawiłem ten młotek w lesie. Doświadczyliście tego kiedyś, publicznie? To takie krępujące, ale przynajmniej się przyznałem. I wszyscy się z tego śmiali. Ale tak się właśnie dzieje, kiedy doszukujecie się błędów. Jeśli tak postępujecie, w końcu to do was wróci. Tak działa karma. Czy chcecie żyć w takim świecie, ciągle nastawieni krytycznie i negatywnie? Doprowadzi was to do gniewu i zniechęcenia. Zaczniecie złościć się na wszystkich, aż w końcu stwierdzicie, że nikt wam nie odpowiada. Nie akceptujecie niczyich błędów, nawet partnera czy partnerki, aż stajecie się tak negatywnie nastawieni, że nie możecie już wytrzymać z samym sobą.